W tym pudełku jest przyszłość Roxany Węgiel. I za chwilę ją odkryjemy. Dzień dobry, jestem z Roxaną. Hej, Katowani. Na sam koniec odcinka to otworzymy, to będzie leżało tutaj. Nic nie będzie można, nic nie zmienię, nic nie dotknę. Jestem ciekawa, co tam jest. Tam jest twoja przyszłość, Roxana, w tych zegarkach. Moja przyszłość? Tak. Jeżeli oczywiście będę miał szczęście, no to się spełni. Można powiedzieć, że jest no tak przysłowiowo zamknięty na klucz, nie? Chociaż nie do końca, ale jest bezpiecznie, prawda? Dobry. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od prostej rozgrzewki, która nie jest związana z tym. Okej? Okej. Gotowa? Testowana? Tak. Słuchaj, jeśli chodzi o twoją przyszłość, ja ci bardzo życzę kariery międzynarodowej. Dzięki. A wiesz, z czym się wiąże kariera międzynarodowa? No wiem. Z mnóstwem pracy. Myślałem, że powiesz to, co chciałem ja powiedzieć. Z mnóstwem pieniędzy, z zarabianiem w dolarach. 100 dolarów. I 1 dolar pokażę. Życzę ci, żebyś zarabiała w dolarach. Albo w euro. Obojętnie. Weź jeden banknot. Widzisz stówkę? Połóż banknot tak jak ja. Jedynkę, a ja stówkę. I złóż na pół. Mhm. Złóż jeszcze raz na pół. Jeszcze. Na kwadracik, dokładnie. Perfekcyjnie. Mamy to. Mamy piękne dwa kwadraciki. Tak. Bądź tak uprzejma. Wyciągnij lewą dłoń. Włożę ci oba banknoty do dłoni. Zaciśnij, obróć rękę. Perfekcyjnie. Zagramy w taką małą grę. Ja wyciągnę jeden banknot, nie będę ci go pokazywał, a ty będziesz mogła zgadnąć, który banknot wyciągnąłem, dobra? Okej. Trzymaj. Jak myślisz, który wyciągnąłem? Jedynkę. Zgadza się. Ale pokażę ci coś niesamowitego. Trzymaj rękę. Widzisz jedynkę? Tak. Patrz uważnie na jedynkę. Zrobię coś takiego, że potrząsnę w ten sposób i ona się zmieni na stówkę. To znaczy, że ty musisz trzymać... Ty jedynkę? No, śmiało, pokaż do kamery. No nie wierzę, no. Jest. Otwórz, zobacz, jest. Ej, to naprawdę jest jedynka. Ej. Także jak już będziesz zarabiać w dolarach, to będziesz mogła... Mam nadzieję, że też tak będę potrafić kiedyś zrobić z jedynki stówkę. No, to nauczysz cię... Nauczę cię tego. To jeżeli z ciebie, to mogę wszystkich nauczyć. Jak chcecie się tego nauczyć, to tam w kartę kliknąć i wtedy tam... Nikomu nie mówić. To była rozgrzewka. Już się boję. Teraz przechodzimy do tematu, który gdzieś tam w pudełku będzie, ale najpierw zrobimy pewne rzeczy, które będą związane właśnie z pudełkiem. Potrzebuję talii kart. I tą talię kart położę tutaj. W tym pudełku jest talia. Potrzebuję, żebyś miała jedną kartę w głowie. Masz? Mam. Super. Potrzebuję, żebyśmy wybrali, jako że są zegary, użyjemy... Nie masz zegarka? Nie, nie mam. Ja mam, spokojnie. Potrzebujemy też liczby od 1 do 52. Zrobimy tak, że dam ci losowo przekręcać zegarek i na której minucie wypadnie, to będzie ta liczba. Jeżeli będzie powyżej 52, to najwyżej powtórzymy, ok? Jak wyjmę tą taką koronkę z zegarka i zacznę obkręcać, to widzisz, że się kręci, zgadza się? Weź proszę zegarek twarzą w dół i zacznij kręcić. Nie wciskaj koronki, tylko po prostu zacznij kręcić. Mhm. I w dowolnym momencie się zatrzymaj. Jest ok? Zobaczmy, na czym wylądowałaś. Godzina jest pierwsza, ale znacznik minut pokazuje... 10. 10 lub 11. No tak, jakoś tak. Pierwsza 11. Pokażę tu już ten bardziej, żeby było uczciwie. Czy byłabyś zaskoczona, jeżeli twoja karta, której ja nie znam, byłaby na 11 pozycji w tej talii? No. To byłoby dosyć ciekawe, co nie? No. Wyjmę talię, żeby nie było. Po raz pierwszy powiedz swoją kartę. Czwórka karu. Dobra. Nie dotykałem? Odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 11 karta. Chodź tak uprzejmie i odwróć. Dobra.
to są jakieś jaja, no. Czwórkę karą. Tak, to jest ta karta. Ja nie wiem. To była taka z kartami. Boże. Nasza czwórka karą na 11 pozycji. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Słuchaj, ale lecimy dalej, nie przestajemy. Ja ci chcę pokazać dużo fajnych iluzji, takich moich ulubionych. Ale potrzebuję do tego monet. Mam monety? Tak. Taką mam portmonetkę. Nie wiem, czy jeszcze... Weź sobie jedną monetę. Masz monetę, tak? Mogłaś wybrać dowolną z tych. Zrobimy coś super fajnego. Chciałbym, żebyś na tej monecie ją oznaczyła. Możesz z jednej strony inicjał, z drugiej strony jak chcesz. I z drugiej strony też możesz. Możesz napisać co chcesz, bo żeby nie było, że ja przewidziałem twoje inicjały. Przecież znam twoje inicjały. Pochuchaj. Super. Wezmę pisek. Wyciągnij prawą dłoń. Jak położę ci monetę, zamknij monetę. Zamknij ręką. Spróbujmy czegoś niesamowitego. Staraj się ścisnąć z całej siły tą monetę. I chciałbym, żebyś pomyślała, masz jakiegoś ulubionego superbohatera lub superbohaterkę? Niech będzie Superman. Superman. Pomyśl, że jesteś super silna jak Superman i na trzy z całej siły ściśnij. 1, 2, 3. Powoli otwórz. Wiesz, co zrobiłeś? Co? Pierwszy raz coś takiego zrobiłam. Boże. To jest prawdziwa moneta, nie jest czekoladowa, nie? Naprawdę? To są prawdziwe monety? Teraz ci zabieram tą moc z powrotem, żebyś nikogo nie skrzywdziła. Pokaż do kamery, jak wygięłaś. Także ja Roxanie nie podaję dłoni na pożegnanie, ale zrobimy jeszcze jeden efekt. Bardzo coś specjalnego. Nie chcę, żebyś na przykład wtedy pomyślisz sobie, no nie wiem, na przykład, że śledziłem cię i wiem, co ci teraz chodzi po głowie, jaka piosenka, na przykład Shallow, tak? Ale wolałbym, żebyś wybrała coś losowego, dlatego przygotowałem coś dosyć ciekawego, myślę, że ty docenisz. Zrobiłem taką... spokojnie. Taką listę... Pokażę może tą listę do kamery, ale nie chcę, żebyś widziała. To jest lista legendarnych polskich piosenek. Top 100 w historii Polski. Zrobimy tak, że ja po prostu będę trzymał telefon i ta lista to jest 100 top piosenek polskich. Chciałbym, żebyś powiedziała jedną liczbę od 1 do 100. No to niech będzie 5. 5. Czy chcesz zmienić zdanie? Czy będziesz pewna, że to jest bardzo uczciwe? No, chyba. No, to musisz być pewna, żeby nie no było, dobra, że... No dobra, jestem pewna. Jesteś pewna na 100%? Tak. Bo może ja wpływam na ciebie, żebyś zmieniła zdanie, mimo tego, że nie powinnaś tego zmienić. Jak chcesz. Może tak naprawdę trochę manipuluję tobą. Ale jeżeli chcesz, może być 5. No to niech będzie. I zobacz, proszę ciebie, co jest na 5. miejscu. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Czy kojarzysz panią Edytę Bartosiewicz? O, no oczywiście, że kojarzę. Mogłaś wybrać absolutnie, którą chciałaś piosenkę. Może kiedyś na twoim kanale zobaczymy cover tej piosenki, to wtedy subskrybujcie kanał Roxy, ale jeszcze nie idźcie, bo musimy zobaczyć jak z przepowiednią. Tak. Jesteś podekscytowana? Czy myślisz, że przepowiedziałem, że wybierzesz tą piosenkę? Losowo? To by był szok, już naprawdę. To byłby szok? Dobra, zobacz. Bardzo powoli nie, dam ci to... Nie wiem, że tam będzie. No, trochę się znamy. Otworzę pudełko. Wyciągnij kartkę z pudełka i otwórz ją na stole. Będziemy powoli czytać, co tu jest napisane. Przeczytaj na pierwsze zdanie, głośno i wyraźnie. To 4, to chodzi o kartę, co nie? Czwórka karo. Karo będzie na 11 pozycji. Tak było. 9, 10, to jest 11 karta. Bo... Roxana wybierze godzinę 1:11, tak. Jeszcze nie zmieniłem, jest 1:11. Tak, pamiętam. Oraz monetę z 2005 roku. Nie patrzyliśmy na datę, może zerknąć? Urodziłam się w 2005, to jest straszne. Czekaj. Co za zbieg... Czekaj, dziwne.
Czy te wszystkie monety mają 2005 rok? Nie. Ty wiedziałeś, że ja się urodziłam w 2005? Wiedziałam. Bo wiesz, ile mam lat? 14. No. Może wiedziałem, może nie. I oddzieliłem tutaj finałową przepowiednię, ja niewyraźnie piszę, więc przeczytam. I w finale Roxana wybierze piosenkę Edyty Bartosiewicz, Ostatni. No to jest dla mnie niepojęte. Ale skąd wiesz, ty to wszystko wiedziałeś? Ty to jakoś podrzuciłeś. Wiesz co? Tak ci powiem, że myślę, że jest dużo więcej ukrytego przekazu w tym wszystkim, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale możesz wygooglować. Czy wiesz, kiedy urodziła się Edyta Bartosiewicz? Tak, wiem! 11 stycznia. 11.01, tak? A wiesz, jakiego roku? Nie. A wiesz, że ja się też urodziłam 11 stycznia? Naprawdę? No. 1965, czyli a którego roku? 2005 roku, nie, czyli nie, między nie, wami nie. Jest dokładnie 40 lat. Ta czwórka karo wygląda bardzo jak 40. No. Tutaj jest twoje imię, a 1.11 to jest styczeń 11, czyli to jest twoja data urodzin, również data urodzin Edyty Bartosiewicz. Pomiędzy wami jest 40 lat różnicy, także... Matko. Ja nie wiem. Teraz twoja kolej się zapisać na tej liście przebojów. No, pasowałoby. Ale, no powiedz, jak to zrobiłeś, podmieniłeś, no bo jakoś to tam podrzuciłeś. W trakcie. To jest Roxana dla ciebie razem z pudełkiem. Tutaj zaraz spakujemy, to jest wszystko dla ciebie. Artefakty, prezenty, żebyś mogła sobie wszystko sprawdzić, jeżeli uważasz, że coś jest nie tak. Nie, ja wszystko widzę, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Nie potrafię zrozumieć, jak ty coś takiego zrobiłeś. Nikt tego nie potrafi zrozumieć. Nie potrafi zrozumieć. Wbijajcie na najnowszy teledysk, gdzieś się pojawi za chwilę Roxany na tym. I już niedługo płyta, ale nie mów kiedy. Niech subskrybują i czekają. I będziecie musieli czekać. Także wiesz, życzę ci, żebyś się tak niekoniecznie tak buntowała, bo wszyscy zakładają, że się będziesz buntować, to nie jest koniecznie potrzebne. Żebyś potrafiła pokonać tych wszystkich hejterów i żeby te demony cię nigdy nie dopadły. Także dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Roxana Węgiel, brawa! I wbijajcie do niej, oglądajcie.